jak analizować indywidualny wynik EHA. Filozofia, która przyświeca laboratorium Lifeline Diag oraz diagnostyce EHA, to holistyczne podejście do zdrowia każdego człowieka. Kierując się tą ideą, wynik EHA analizuj w następującej kolejności. Prześledź wywiad środowiskowy, sprawdź typ metaboliczny, przeanalizuj stosunki pierwiastków, a następnie poszczególne pierwiastki. Zwróć uwagę na stan hormonów, a na koniec sprawdź poziomy metali ciężkich. Krok pierwszy. Wywiad środowiskowy. Wywiad środowiskowy zaczynamy od analizy ankiety wypełnionej na potrzeby diagnostyki EHA. Analizując ankietę, warto zwrócić uwagę na środowisko, w jakim przebywasz, gdzie mieszkasz i pracujesz, na dolegliwości, główne przebyte choroby, te, które aktualnie Cię dotykają, jak również wskazywane bliżej nieokreślone objawy. Każda z tych informacji będzie przydatna i potrzebna do właściwej analizy i interpretacji tego, co otrzymałeś w wyniku badania EHA. Przejdźmy do przykładów. Przykład pierwszy. Jeżeli mieszkasz na obszarze narażonym na duże obciążenie metalami ciężkimi, a wynik będzie wskazywał bardzo niski ich poziom, to oznacza, że prawdopodobnie akumulują się one w Twoim organizmie. Akumulowanie metali ciężkich blokuje przyswajanie pierwiastków odżywczych i uruchamia procesy chorobotwórcze. Przykład drugi. Jeżeli nie filtrujesz wody pitnej, a wiesz, że jakość wody w Twojej okolicy nie jest najlepsza, to możesz mieć wysokie stężenie glinu, baru czy kadmu.